o godzinie 8.30 i 8.45 podpisaliśmy akt notarialny z firmą Eko Okna SA na sprzedaż prawie 33 hektarów terenów na polu południowym za kwotę 30 milionów brutto. Na nasze konto już fizycznie netto będzie około 24 miliony i te pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje. To są pieniądze pochodzące ze sprzedaży naszego majątku, więc mogą być tylko i wyłącznie przeznaczone na inwestycje, które właściwie mamy w projekcie. Ja zawsze mówię, jeżeli ktoś chce zobaczyć, jakie inwestycje są planowane w Kędzierzynie Koźlu na ten rok, to załącznik numer 8 na naszej stronie wszystkie inwestycje są. Teraz w związku z tym, że mamy ich dosyć dużo, więc taki zastrzyk pieniężny jest bardzo ważny. Jestem naprawdę dużą optymistką i ja wierzę, że kiedyś ta sytuacja, w ogóle nienormalna sytuacja, jeżeli chodzi o port, się rozwiąże. My mamy wokół terenu portowego, mamy nasze tereny, które mogą być przeznaczone na inwestycje. Są działki podzielone, przygotowane na taką strefę ekonomiczną. Jak tylko sprawa portu ruszy się, na pewno w tym miejscu będzie ożywienie tak zwane inwestorowe. Kupiliśmy w dniu dzisiejszym tereny tutaj w miejscowości Kędzierzyn Koźle. Czy będziemy producentem największym, jak pan to powiedział, w Azji, to nie wiem na chwilę obecną, ale firma się prężnie rozwija. Oprócz tych terenów Kędzierzyna mamy też zakupione tereny w Włodzisławiu i chcemy dać możliwość tutaj pracy pracownikom zarówno na terenach Kędzierzyna i okolic, bo dobrze wiemy, że pracownicy w czasach dzisiejszych liczą, można powiedzieć, każdą minutę i odległość do pracy też jest znacząca. A dlaczego Kędzierzyn? Dlatego, że gdzieś logistycznie jesteśmy blisko z Kornicami, więc na pewno usprawni nam to połączenie jednego z okładu z drugim. No właśnie, ta produkcja się rozwija, produkuje się coraz więcej, to sukces, ale teraz wszyscy narzekają na brak siły roboczej. Czy w waszych zakładach pracują tylko Polacy, czy na przykład, nie wiem, Ukraińcy, Białorusini, Nepalczycy? Znaczy w większości na pewno Polacy, wspomagamy się pracownikami z Ukrainy, jest to akurat nieznaczna ilość pracowników, ale w większości Polacy. No i dlatego Kędzierzyn i inne miejscowości, bo tak jak powiedziałam na początku, pracownicy cenią sobie czas i dlatego tutaj ten zakład, żeby mieli blisko do domów swoich. Nietypową sprawą jest to, że jeszcze fabryki nie wybudowaliście, dopiero ją wybudujecie, a już powiedziała Pani, że będziecie rozpoczynali nabór. Jak to ma wyglądać? No, żeby wyszkolić pracowników, to na początku musimy to szkolenie przeprowadzić w Kornicy, więc na pewno część osób będzie już doświadczonych z tych terenów, a częściowo będziemy pozyskiwać pracowników, których będziemy doszkalać w miejscu, w głównej siedzibie w Kornicy. Przy tej inwestycji Państwo zyskaliście też wsparcie strefy ekonomicznej, rozumiem kwestie podatkowe. I deklarujecie zatrudnienie 500 osób. Ale rozumiem, że na 500 osobach wcale nie musicie poprzestać. W Kolicach pracuje ile tych osób? No w tej chwili ponad 8,5 tysiąca. Na pewno nie poprzestaniemy tutaj na 500 osobach w Kędzierzynie. To, tak jak powiedziałam, co najmniej 500 osób. I zobaczymy, jak tutaj firma, fabryka będzie się rozwijać. No docelowo 2-3 tysiące, ale to kto wie, nie? Dlatego dzisiaj nie jesteśmy w stanie tego określić. Ostrożnie zapowiadacie. Na razie 500 jest pewne, a 2-3 tysiące być może. Tak. A pani prezes, ile u was pracownik, taki przeciętny, zwykły, szeregowy pracownik zarabia? Przy okazji może pani zapromować miejsca pracy u siebie? Znaczy, to nie jest żadną tajemnicą, bo billboardy tu odnośnie zarobków są w najbliższym. Można powiedzieć, są w okolicach i regionie, więc taka, można powiedzieć, najniższa w tej chwili płaca u nas netto to jest 3,5 tysiąca plus różnego rodzaju premie i nagrody. I to jest praca zmianowa, czy na jedną zmianę, jak to wygląda? Tak, aktualnie praca zmianowa, trzyzmianowa. Pani prezes, no to w takim razie co, czekamy na wbicie łopaty i na już uruchomienie fabryki? Ile czasu to może nastąpić? Jeżeli dobrze wszystko pójdzie, to jeszcze w tym roku, końcem roku. To inwestorzy decydują, w którym miejscu chcą zainwestować. My oczywiście zawsze staraliśmy się tereny Kędzierzyna pokazywać, promować, natomiast to zawsze inwestor wybiera swoją lokalizację. W przypadku tego inwestora to był
teren, który był dobrze przygotowany. I to pod względem infrastruktury, pod względem układu drogowego, perspektyw rozwoju tego układu, to było bardzo istotne. Powiem jeszcze więcej. Myślę sobie, że właśnie Opolszczyzna teraz będzie przeżywała dobre czasy z racji tego, że na Śląsku teraz jest mniej terenów inwestycyjnych dobrze przygotowanych pod względem infrastruktury technicznej. Na terenie Kędzierzyn-Koźla współpracujecie z Kędzierzyn-Koźlowskim Parkiem Przemysłowym. Na czym ta współpraca polega? Jak to wygląda? Staramy się wspólnie przekonywać inwestorów, żeby akurat zainwestowali w tym miejscu, a nie w innym. To również poprawa polega na przekonywaniu gestorów mediów, żeby zainwestowali w ten teren, bo bez mediów dobrze przygotowanych terenów nie ma szansy pozyskać kolejnego inwestora.